Policjanci rozpoczęli spotkania z uczniami dwóch wejherowskich szkół podstawowych. Szkołą podstawową nr 4 i nr 6 oraz gimnazjum nr 11 i gimnazjum nr 2. Spotkania realizowane są w ramach projektu rewitalizacji przestrzeni publicznej Centrum Wejherowa. Policjanci realizują tutaj projekt przygotowany przez Urząd Miejski w Wejherowie. Projekt, który nazywa się Rewitalizacja Śródmieścia Przestrzeni Publicznej Miasta Wejherowo. I właśnie opiera się tutaj między innymi na naszych działaniach, które mają za zadanie przede wszystkim dotrzeć do młodych mieszkańców naszego miasta i zadbać o to, aby te osoby doceniały to, co zostało naprawione w mieście, wyremontowane, żeby znały odpowiedzialność też karną za spowodowane ewentualne zniszczenia, nie tylko poza terenem szkoły, ale również na terenie szkoły. I dlatego tutaj tematyka tych spotkań jest bardzo różnorodna. Dotyczy właśnie odpowiedzialności przed prawem, przed sądem młodych osób. Dotyczy sytuacji, w których powinny ratować życie i wiedzieć, jak się zachować. Mówimy też na tych spotkaniach przede wszystkim o wolnym czasie, o tym, że jakie zagrożenia są tutaj związane z tym spędzaniem wolnego czasu. Mówimy tutaj o tym, że młodzież może mieć do czynienia z narkotykami i jakie są tego konsekwencje. Będziemy jeszcze mówili też o zagrożeniach w ruchu drogowym oraz o jeszcze tutaj dodatkowych innych tematach związanych oczywiście z bezpieczeństwem młodych osób. W poszczególnych klasach policjanci zaplanowali 6 spotkań. Dla gimnazjalistów przygotowano także prezentacje multimedialne. Pierwsze zajęcia w ramach projektu zaczęły się w październiku, a ostatnie przewidziano na marzec 2011 roku.